Jestem leśniczym w Parku Narodowym. Celowo pomijam tu swoje nazwisko oraz nazwę miejsca, w którym pracuję. Musiałem opublikować tę historię, ale nie mogę polegać na konwencjonalnych sposobach. Boję się, że mogę stracić pracę, a nawet gorzej. Ale to, co się tu wydarzyło, musi zostać opowiedziane. Jestem jej to winien. Przyjechałem na posterunek jak każdego innego dnia. Dostałem swoją część lasu do patrolowania. Na moje nieszczęście jest on ogromny, a moja sekcja zwykle obejmuje jego połowę. W tej pracy nie ma zbyt wiele szans na spokojne spacery po szlakach. Wskoczyłem do mojego samochodu służbowego i wyruszyłem sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Znalezienie kłopotów nie zajęło mi dużo czasu. Niedaleko pierwszego pola kempingowego mężczyzna nie mógł uruchomić swojego kampera. Szybkie naładowanie jego akumulatora kablami rozwiązało problem. Następna była para potrzebująca wskazówek dotyczących kierunku, potem przewrócony kajak, a przejechałem dopiero kilka kilometrów przez las. Musiałem się ruszać, jeśli miałem pokonać dziś całą trasę. Udało mi się złapać kilka szybkich kęsów lunchu i nadłożyć trochę kilometrów bez nikogo potrzebującego pomocy, ale nagle moje radio się odezwało. Jakiś turysta ponoć coś znalazł i musiałem to sprawdzić. Pół godziny później rozmawiałem z kobietą w średnim wieku, która dokonała niepokojącego odkrycia. Znalazła na szlaku kapelusz i notatkę, którą mi wręczyła. Piszę to, ponieważ nie jestem pewna, co się tu dzieje. Nasza piątka przyjaciół planowała tę wycieczkę od kiedy pamiętam, nawet na długo przed ukończeniem studiów, ale zawsze w ostatniej chwili coś nam wypadało i jeden lub więcej z nas nie mogło pojechać. Przez pewien czas byłam niemal przekonana, że jakaś zewnętrzna siła działa przeciwko nam, że zostaliśmy przeklęci, by nie jechać razem na kemping, dopóki nie będziemy zbyt starzy, by się tym cieszyć. No, może oprócz Devana. Mogę się założyć, że i tak by pojechał, nawet gdyby był tak stary, że musiałby jeździć wózkiem inwalidzkim po szlaku. Zawsze jest chętny do biwakowania. Czasem wydaje mi się, że ten facet nosi ze sobą załadowany plecak w samochodzie, gdziekolwiek się udaje. Adrienne dotarła tu zaraz za nami, a wkrótce po niej Dean. Oczywiście Terry jak zwykle pojawił się jako ostatni. Ruszyliśmy na szlak w świetnych nastrojach. Zbliżaliśmy się do pierwszego miejsca kempingowego, kiedy Devan zdecydował się na obranie okrężnej drogi. Powiedział, że słyszał o starym szlaku, którego nikt już nie używa i chciał go sprawdzić. Powiedziałam, że powinniśmy iść dalej, ale zostałam przegłosowana. Szczerze mówiąc, uważam, że głos Terry'ego nie powinien się liczyć, ponieważ był wyraźnie pijany, a Devan po prostu zmusił go do powiedzenia tak. Doszliśmy do miejsca z dużym kamieniem z boku. Devan powiedział, że to początek szlaku, ale ja nie widziałam żadnej ścieżki. Poprowadził nas przez gęste zarośla, ale po drugiej stronie wszystko się wyjaśniło i mogliśmy dostrzec słabo widoczny ślad zarośniętego szlaku. Szłam jako ostatnia i zostawiłam kapelusz na kamieniu na wypadek, gdybyśmy się zgubili i potrzebowali ratunku. Szczerze mówiąc, myślę, że właśnie tam zmierzamy. Prosto w kierunku zagubienia. Zostawię tę notatkę pod moim kapeluszem z nadzieją, że w razie potrzeby ktoś przynajmniej będzie o nas wiedział. Gdybyśmy nie wracali, proszę, wezwij pomoc. Poprosiłem kobietę, aby pokazała mi, gdzie dokładnie znalazła kapelusz. 3 kilometry później wpatrywałem się w skałę, której miałem nadzieję już nigdy więcej nie zobaczyć. Przekazałem przez radio swoją lokalizację do stacji i powiedziałem im, że jeśli nie odezwę się do nich w ciągu godziny, mają wysłać grupę poszukiwawczą na stary, opuszczony szlak. Żałowałem, że nie zabrałem ze sobą zapasów, mojego plecaka i broni, ale wszystkie te rzeczy były 3 kilometry za mną w moim samochodzie, a nie miałem pojęcia, jak długo te dzieciaki były na szlaku. Wiedziałem, że strata czasu może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Przynajmniej wciąż miałem nóż, latarkę i lornetkę. Podziękowałem więc kobiecie, położyłem czerwony kapelusz z powrotem na kamieniu na wszelki wypadek i ruszyłem w stronę gęstych zarośli.
Po przejściu przez cierniste krzewy, dawny szlak stał się widoczny. Bo w mojej głowie pojawiły się stare wspomnienia, te, o których nigdy więcej nie chciałem myśleć. Wziąłem głęboki oddech i ruszyłem. Przez pierwszy kilometr droga była zarośnięta. Po tym, jak chwasty były częściowo zdeptane, mogłem rozpoznać, że jacyś ludzie z pewnością tędy przeszli. Gdy szedłem, jeleń wyskoczył z zarośli przede mną, zaskakując mnie. Do tego momentu nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo byłem zdenerwowany. Próbowałem się uspokoić i wmówić sobie, że te dzieciaki po prostu się zgubiły, a ja wciąż mogę je odnaleźć. Ale wmawianie sobie tego nie sprawiło, że wspomnienia zniknęły. Wszedłem na polanę, na której leżała zwalona kłoda i kolejna kartka przygnieciona kamieniem. Ten szlak nie jest aż taki zły, może się myliłam. Devon wydaje się wiedzieć, dokąd idzie. Po prostu nie mogę pozbyć się wrażenia, że jesteśmy obserwowani. Czasami rozglądam się i przysięgam, że widzę twarz znikającą za drzewem. Może popadam w paranoję. Może gdyby ptaki znów zaczęły śpiewać, poprawiłoby to mój nastrój. Ale od jakiegoś czasu nie słyszałam żadnego ptaka, ani nawet jakiegokolwiek innego zwierzęcia. Zastanawiam się, dlaczego są takie ciche. Boją się nas? Z drugiej strony, Terry wydaje się być bardziej zamyślony niż zwykle. Może zapomniał zabrać ze sobą wystarczającą ilość zapasów na podróż. Devon jest teraz naszym przywódcą i tak wszyscy musimy polegać na nim w kwestii kierunku drogi. Adrien i Dean wydają się być szczęśliwi, chociaż zauważyłam, że Dean również rozgląda się po drzewach. Może zapytam go, czy coś widzi. Jeśli próbujesz nas znaleźć, to mam nadzieję, że nie sprawiamy zbyt dużo kłopotów. Po prostu mam złe przeczucia. Złożyłem kartkę i wsadziłem ją do kieszeni, modląc się, by mliła się co do bycia śledzonym. Szedłem dalej, zaczynając tęsknić za plecakiem z zapasami, zwłaszcza butelkami wody. Drzewa dawały trochę cienia, więc słońce nie świeciło bezpośrednio na mnie, ale wędrówka i tak nie była łatwa. Świergot ptaków na drzewach sprawił, że prawie zapomniałem o desperackiej misji ratunkowej. Wróciłem myślami do dzieciaka, którego nie udało mi się uratować. Było to krótko po tym, jak zacząłem pracę jako leśniczy. 11-letni chłopiec zgubił się na tym właśnie szlaku. Jego rodzice gorączkowo go szukali, zanim nas wezwali. Pamiętam, że miałem nadzieję, że to ja go znajdę, gdy tworzyliśmy grupy poszukiwawcze i przeszukiwaliśmy każdy centymetr szlaku. W końcu spełniło się moje życzenie. Znalazłem go, ale naprawdę żałuję, że to byłem ja. Zepchnąłem to wspomnienie na dalszy plan i skupiłem się na szlaku. Zaczynał zanikać, wydeptana trawa nie robiła już wystarczającej różnicy i zaczynałem gubić drogę. Tutaj może to być śmiertelnie niebezpieczne. Posuwałem się naprzód i w końcu odnalazłem szlak w samą porę, by dotrzeć do rozwidlenia. Spojrzałem tam i z powrotem, z jednej ścieżki na drugą i nie mogłem dostrzec różnicy między nimi. Szukałem jakichkolwiek połamanych gałązek lub roślin, które dałyby mi wskazówkę, ale ich nie było. Kiedy już miałem się poddać i rzucić monetą, zobaczyłem w trawie ledwo widoczną kartkę papieru. Podniosłem ją i przeczytałem. Wygląda na to, że mamy dylemat, rozwidlenie dróg. Mogłoby się wydawać, że będę szczęśliwa, widząc zwątpienie w oczach Devana, ale gdy patrzył od jednego wyboru do drugiego, było wręcz przeciwnie. To sprawiło, że moja pewność siebie jeszcze bardziej podupadła. Nigdy się stąd nie wydostaniemy. Wszystkim kończy się woda. Devan krzyczał na nas, że nie oszczędzamy, ale widziałam, że on też wypił już swoją ostatnią butelkę. Był na nas zły, ale wszyscy wiedzieliśmy, że był po prostu wściekły, bo nie wiedział, co robić. W końcu rzucił monetą. Wszyscy staraliśmy się nie śmiać. Adrien zaczynała tracić cierpliwość z zachowaniem Devana i jego postawą.
Dean bawił się w rozjemce, próbując powstrzymać ich od kłótni. Ter był zbyt cichy. Ani razu nie widziałam, żeby się uśmiechnął. Coś się z nim dzieje, ale za każdym razem, gdy pytam, mówi, że to nic takiego. Ptaki nadal nie śpiewają i zaczyna mnie to naprawdę niepokoić. Zapytałam Dina, czy widział coś dziwnego, ale nie chciał o tym rozmawiać. Jesteśmy na tym szlaku już od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że wkrótce dojdziemy do końca. Nawiasem mówiąc, na wypadek, gdyby kartka została przeniesiona lub zdmuchnięta przez wiatr, wybraliśmy lewą ścieżkę. Pod koniec czytania tej notatki byłem spanikowany i odetchnąłem z ulgą, że wspomniała, którym szlakiem podążać. Nadałem przez radio, że jestem na szlaku zaginionych wędrowców. Wspomniałem o rozwidleniu i wybraniu lewej strony. Powiedziano mi, że grupa poszukiwawcza jeszcze nie dotarła i że tylko ja szukam tych dzieciaków. To było zupełne przeciwieństwo sytuacji sprzed lat. Wiem, że przeczesywaliśmy każdy centymetr tego pustkowia, ale tak to już jest w lesie. Możesz przeszukać każdy zakamarek, a mimo to coś wciąż może pozostać ukryte. Słońce chyliło się ku zachodowi, a ja wciąż nie miałem pojęcia, jak daleko od nich byłem. Mogłem natknąć się na nich na następnej polanie, ale równie dobrze mogli być kilka godzin marszu przede mną. Spotkałem się z kobietą, która pokazała mi kapelusz około południa. Jeśli wyruszyli o świcie, mogli być dobre 5 lub 6 godzin przede mną. Jeśli lider jest tak zdeterminowany, by kontynuować, trudno powiedzieć, jak daleko mogą zajść. Kontynuowałem podróż, aż dotarłem do zwalonego drzewa po drugiej stronie rzeki. Rozejrzałem się w obie strony wzdłuż krawędzi wody, ale nie zobaczyłem żadnego szlaku, więc przeszedłem przez drzewo. Wyobrażałem sobie debatę, jaką prowadziły dzieciaki, gdy tu dotarły. Zaśmiałem się na myśl o Devanie, który musiał przekonywać ich do przejścia na drugą stronę. Wydaje mi się, że tym jednym przejściem nadrobiłem dobre pół godziny. Zeskoczyłem do wody i napiłem się z rzeki, po czym wspiąłem się z powrotem, czując się znacznie lepiej. Ciężko było znaleźć szlak po drugiej stronie, więc ucieszyłem się, gdy zobaczyłem karteczkę przyklejoną do drzewa. O rany, Devan prawie się rozkleił, gdy dotarliśmy do tego drzewa nad rzeką. Od razu na nie wskoczył i zaczął przechodzić, ale reszta z nas nie była pewna, czy szlak prowadzi w tamtym kierunku. Zapytaliśmy go, jak można zaplanować szlak, którego częścią jest zwalone drzewo. Jęczał, krzyczał i mówił nam, jak bardzo bylibyśmy bez niego bezradni. Dean w końcu miał dość i powiedział mu, że zgubiliśmy się przez niego. Poważnie myślałam, że Devan go zaatakuje, dopóki Terry nie stanął po jego stronie i nie kazał mu się zamknąć. Reszta z nas zebrała się razem i powiedziała Devanowi, że nie może nam przewodzić, dopóki nie przestanie zachowywać się jak małostkowy tyran. Nie przyjął tego dobrze. W końcu powiedział nam, że wszyscy możemy iść do diabła. Usiadł na pniu i nie chciał się ruszyć. Gdy zrobiliśmy sobie przerwę i napełniliśmy butelki wodą z rzeki, Dean powiedział, że powinniśmy ruszać i poprowadził nas przez drzewo. Devan podążał za nim, zachowując się jak zbity szczeniak. Dean i ja rozmawialiśmy o znikającej twarzy, którą widzieliśmy jakiś czas temu, ale żaden z nas nie widział jej ponownie. Przynajmniej ptaki wróciły. Zaśmiałem się, myśląc, że Devan robi z siebie dziecko, ale po chichocie przyszedł niepokój. Obaleni przywódcy są zazwyczaj niebezpieczni. Zastanawiałem się, jak bardzo Devan się obraził i czy będzie chciał się zrewanżować w mniejszy lub większy sposób. W lesie szybko zapadał zmrok. Musiałem podjąć decyzję. Rozbić obóz na noc, czy iść dalej? Jeśli rozbiłbym obóz, mógłbym bronić się przed potencjalnymi drapieżnikami, które czaiły się w ciemności. Gdybym jednak szedł dalej, istniała duża szansa, że natknąłbym się na grupę jeszcze przed świtem. Decyzja nie była zbyt trudna. Przez te dzieciaki, których nawet nie znałem, zapuściłem się w głąb lasu bez plecaka z zapasami. Oczywiście zamierzałem spróbować ich dogonić. Gdybym zrobił to samo lata temu, może udałoby mi się ocalić tamtego dzieciaka. Takie myśli nie dawały mi spokoju.
Przez większość dni trzymałem je na dystans, ale tutaj, w tym samym lesie, niedaleko miejsca, w którym go znalazłem, musiałem się skupić. Jeśli mam za nimi podążać, to muszę zacząć działać. Nagle usłyszałem metaliczny trzask, a jednocześnie poczułem silny ból w nodze. Spojrzałem w dół i zrozumiałem, że wpadłem w pułapkę na niedźwiedzie. Krzyknąłem, upadłem na ziemię i kołysałem się w przód i w tył w agonii. Po kilku minutach skupiłem się na zdjęciu pułapki z nogi. Znalazłem gałąź i podważyłem, krzycząc przez cały czas. Udało mi się ściągnąć ją z nogi i rzucić ją na bok. Naprawdę nie chciałem zdejmować buta, ale musiałem zobaczyć obrażenia. Z całych sił starałem się rozsznurować i ściągnąć but. Moja noga była sina. Delikatnie obmacałem ranę, ale nie wyglądało na to, żebym miał jakieś złamanie. Nie oznaczało to, że nie będę kuleć przez następne tygodnie, ale z pewnością oznaczało, że będę kupować buty tej marki do końca życia. Wiedziałem, że muszę iść dalej. Zasznurowałem buty i znalazłem solidną gałąź, by użyć jej jako laski. Z trudem stanąłem na nogi i zrobiłem kilka pierwszych kroków. Kiedy już złapałem rytm, było łatwiej, ale nie mogłem chodzić tak szybko jak wcześniej. Oczywiście najgorszym momentem było, gdy usłyszałem kroki w zaroślach blisko mnie. Wiedziałem, że w pobliżu jest jakieś zwierzę, które wyczuwało, że jestem bezbronny. Oparłem się o drzewo i trzymałem kij jak włócznie. Odgłosy się zbliżyły. Zatrzymały się, jakby wiedziały, że jestem gotowy, po czym powoli kontynuowały podchody. Były stanowcze, ale powolne. Każdy krok wydawał się wyważony, jakby czekał na odpowiedni moment do ataku. Usłyszałem je tuż obok drzewa, za którym się ukrywałem. Odwróciłem się i podniosłem kij, by uderzyć. Jeleń wpatrywał się we mnie przez chwilę, po czym odwrócił się i spłoszony pobiegł w las. Oparłem się o drzewo i osunąłem na ziemię, pozwalając adrenalinie odpłynąć. Nie pamiętam, żebym zasnął. Obudziłem się z uczuciem, jakby ktoś pocierał moją twarz papierem ściernym. Otworzyłem oczy, a obok mnie stał niedźwiedź, który lizał mnie po policzku. Przestraszyłem się, krzyknąłem i odtoczyłem od niego. Niedźwiedź nie był gotowy na taką reakcję. Na całe szczęście wystraszył się i uciekł. Zwolniłem swój szybki oddech i rozejrzałem się. Wciąż było ciemno. Przez drzewa przebijały się nikłe promienie księżyca, które dawały trochę światła. Sprawdziłem zegarek. Była prawie 4:00 nad ranem. Podniosłem się powoli i ostrożnie na zranionej kostce. Wyjąłem małą latarkę z kieszeni i modliłem się, by nadal działała. Moje modlitwy najwyraźniej zostały wysłuchane, bo jasny promień latarki rozświetlił las. Rozejrzałem się dookoła, próbując zorientować się w terenie. Po chwili znalazłem szlak i zacząłem kuśtykać w jego kierunku. Nocne odgłosy były pocieszające, przynajmniej jeśli świerszcze grały swój koncert, a reszta lasu śpiewała nocną melodię, oznaczało to, że drapieżników nie było w pobliżu. Potknąłem się i upadłem, uderzając zranioną kostką o kamień. Ogarnął mnie ból i krzyknąłem. Po kilku minutach zbierania się w sobie wstałem i kontynuowałem w wolniejszym tempie, zwracając większą uwagę na podłoże. Byłem na siebie zdenerwowany za to, że zasnąłem i straciłem tyle czasu. Przynajmniej teraz szlak był łatwy do przebycia. Szedłem dalej przez noc, mając nadzieję, że jeszcze nie było za późno. Zacząłem myśleć o chłopaku, którego nie udało mi się uratować, i o tym, co by się stało, gdybym nie uratował również tych dzieciaków. Jestem pewien, że strażnicy powiedzieliby, że dałem z siebie wszystko, ale nie martwiłem się o nich, tylko o siebie. Czy byłbym w stanie wybaczyć sobie, gdybym znowu na coś takiego pozwolił? Moje rozmyślania zostały przerwane, gdy natknąłem się na polanę. Nie byle jaką polanę. Były tam pozostałości po ognisku. Widać było wgłębienia po kołkach namiotowych wyciągniętych z ziemi. Dookoła znajdowały się ślady niedawnego obozowiska, w tym jeden wciąż rozbity namiot.
Byłem tak podekscytowany, że prawie przewróciłem się o własną laskę, którą się podpierałem. Namiot był błogosławieństwem i bardzo złym znakiem jednocześnie. To niepokojące, że wciąż tu był, podczas gdy inni odeszli, ale udało mi się znaleźć trochę zapasów, które mogłem zabrać ze sobą na poszukiwania. Najważniejsze było jedzenie. Wepchnąłem do kieszeni kilka batonów i zjadłem trochę suszonej wołowiny. Natknąłem się też na notatkę znajdującą się pod kamieniem obok tlącego się jeszcze ogniska. Zanim usiadłem, wyciągnąłem rękę do paleniska. Wciąż było ciepłe, ale żar był prawie martwy. Od pierwszego rozpalenia minęły godziny. Gdybym nie uciął sobie niezamierzonej drzemki, mógłbym ich dogonić. Nie pozostało mi nic innego, jak usiąść przy dogasającym ognisku i przeczytać wiadomość. Miałem nadzieję, że będą to dobre wieści. Znaleźliśmy polanę i postanowiliśmy rozbić obóz. Wszyscy byli zmęczeni wędrówką i panował ponury nastrój. Nikt nie wiedział, gdzie jesteśmy. Wszyscy wędrowaliśmy już wcześniej po tym lesie, ale nikt z nas nie widział ani nie słyszał o tym szlaku. Rozbiliśmy namioty, rozpaliliśmy ognisko, zjedliśmy kolację i usiedliśmy. Nikt tak naprawdę nie miał ochoty na rozmowę, więc spróbowałam zacząć, pytając Terego, dlaczego się spóźnił. Wahał się, ale w końcu za moją namową powiedział, że po drodze potrącił samochodem jakieś zwierzę. Zapytałam, czy był to jeleń, ale on odpowiedział, że nie, że był zbyt duży na jelenia. Powiedział, że chodził wyprostowany na dwóch nogach i był wysoki. Miał może 2 metry, choć nie widział wiele więcej w cieniu drzew. Skręcił, aby go ominąć, ale najdziwniejsze było to, że stworzenie wydawało się specjalnie skoczyć przed samochód, jakby chciało, żeby się zatrzymał. Wszyscy słuchaliśmy z uwagą. Właśnie wtedy z oddali usłyszeliśmy krzyk. Devan zaczął się wydzierać i krzyczeć na Terego za próbę przestraszenia nas, po czym rzucił się do ucieczki. Dean próbował go powstrzymać, ale odepchnął go i zniknął w lesie. Reszta z nas rozmawiała, próbując zdecydować, czy powinniśmy go szukać, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że powinniśmy po prostu pozwolić mu ochłonąć. Chwilę później usłyszeliśmy szelest w oddali i stłumiony krzyk. Skuliliśmy się trochę bliżej siebie i stanęliśmy na baczność. Nasze oczy wędrowały tam i z powrotem, przeszukując nieprzeniknioną ścianę otaczających nas drzew w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak drapieżnika. Właśnie wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Wszystkie nocne odgłosy ustały. Świerszcze, wiewiórki, sowy. Każdy dźwięk, który zwykle słyszy się w lesie nocą, po prostu zamarł. Przez chwilę zastanawiałam się, czy nie ogłuchłam. Nasze oczy rozbiegły się dookoła w ciemności. Wszyscy zbliżyliśmy się do ognia. Dean wyciągnął swój nóż myśliwski. Nikt z nas nie powiedział ani słowa. Wiedzieliśmy, że jeśli się odezwiemy, stanie się coś złego. W jakiś sposób cokolwiek to było, znalazłoby nas, gdybyśmy wydali jakikolwiek dźwięk. Ktoś jednak przemówił, ale nie ten, kogo się spodziewaliśmy. Dlaczego tu jesteście? Odezwał się chrapliwy, głęboki głos, który zdawał się odbijać echem ze wszystkich kierunków naraz. Rozejrzeliśmy się dookoła i w końcu mężczyzna wszedł w światło naszego ogniska. Był duży, miał dobrze ponad 1,80 m wzrostu i szerokie ramiona. Był starszy, może po 60. Miał na sobie mundur leśniczego. Wyglądał na stary i zniszczony, jakby nosił go od dłuższego czasu, ale nie miał plakietki ani naszywki parku. W tym momencie nie obchodziło nas to. Zostaliśmy uratowani. Opowiedzieliśmy mu o wyruszeniu na szlak i o tym, że nie byliśmy pewni, gdzie w ogóle jesteśmy. Mężczyzna słuchał, a potem powoli powiedział: Nie powinno was tu być. Wszyscy spojrzeliśmy na siebie. Jestem pewna, że inni pomyśleli to samo, co ja. Bez jaj. Oczywiście, że nie powinno nas tu być. Właśnie ci to powiedzieliśmy. Nadal patrzył na nas od jednego do drugiego, jakby nas oceniał. Zaczynałam czuć się trochę nieswojo z powodu jego milczenia.
Pomyślałam, że zaproponuje, że nas poprowadzi, ale nie zrobił tego. Wciąż się gapił. Myślę, że wszyscy inni też zaczęli się trochę denerwować, kiedy Dean zapytał, czy mógłby wskazać nam właściwy kierunek. Spojrzał na Deana, jakby decydował, czy mu odpowiedzieć, czy nie. Mogę was poprowadzić, ale najpierw powinniście trochę odpocząć. Wszyscy zgodziliśmy się, że dzień był długi i stresujący. Postanowiliśmy posłuchać jego rady i udać się na spoczynek. Zaproponowaliśmy mu trochę jedzenia, ale odmówił, mówiąc, że nie jest głodny. Każdy z nas poszedł do swojego namiotu i położył się. Zanim zasnęłam i skończyłam tę notatkę, wychyliłam się z namiotu, by sprawdzić, co z naszym przewodnikiem. Siedział przy ognisku, wpatrując się w pomarańczowe węgle. Wydawało mi się, że słyszę, jak mamrocze, a może nuci coś pod nosem. Po cichu zapięłam namiot i poszłam spać. Jakiś czas temu ktoś uderzył w mój namiot. Obudziłam się i rozpięłam go, by zobaczyć naszego przewodnika wpatrującego się we mnie dziwnym wzrokiem. Musimy iść. Dlaczego? Powiedziałam, ocierając sen z oczu. Tu nie jest bezpiecznie. Powiedział z nutą paniki w głosie. Wróciłam do namiotu, by się przebrać. Potem wyszłam i spotkałam się ze wszystkimi. Wszyscy byli w stanie półprzytomności. Każdy oprócz strażnika wydawał się zdezorientowany. Pakuj się, musimy iść. Powiedział nieco bardziej stanowczo. Już miałam zaprotestować, gdy w oddali usłyszałam przeszywający krzyk. Podniósł głowę i spojrzał w kierunku, z którego dochodził dźwięk. Ruszać się! Nie trzeba nam było dwa razy powtarzać. Krzyk obudził nas wszystkich. Złożyliśmy nasze namioty w rekordowym czasie i spakowaliśmy wszystko do plecaków. Gdy kończyłam, zauważyłam, że namiot Devana wciąż stoi. Gdzie jest Devan? Zapytałam. Kim on jest? Odpowiedział strażnik. To kolejny z naszych przyjaciół. Poszedł sam do lasu tuż przed twoim przybyciem. Nie wrócił? Nie, powinniśmy go poszukać? Strażnik wyciągnął ręce i zatoczył powolny krąg. Musimy iść. Rozumiałam, o co mu chodzi. Skąd mielibyśmy wiedzieć, dokąd poszedł Devan? Czy nadal jest na ścieżce, czy nie? Wyglądało na to, że powinniśmy sami się stąd zbierać. A co z jego sprzętem? Zabierzemy go ze sobą? Strażnik spojrzał na mnie, jakby był zirytowany koniecznością odpowiadania na takie pytania. Zostawmy go tutaj na wypadek, gdyby wrócił. Będzie potrzebował swoich zapasów. Nie jestem pewna, czy będę zostawiać notatki, czy nie, skoro mamy strażnika, który nas poprowadzi. Ktokolwiek to znajdzie, niech poszuka Devana i upewni się, że nic mu nie jest. Strażnik? Wszyscy strażnicy w tym parku są maksymalnie po 30, może koło 40. Czy był to ktoś, kto przeszedł na emeryturę i po prostu się tam włóczył? Ale dlaczego miałby być w stroju leśnika? Siedząc tutaj przy dogasającym ognisku z namiotem rozstawionym przede mną, bardzo kuszące było odpocząć. Jeśli są w rękach zdolnego strażnika, mogę trochę odetchnąć przed długą wędrówką. Wiedziałem jednak, że już odpocząłem tej nocy. Gdyby nie to, byłbym tu już kilka godzin temu, prawdopodobnie przed tym drugim strażnikiem. Wyruszyłem ponownie, czując się zmęczony, ale zdeterminowany. Kemping sprawił, że miałem więcej nadziei niż wcześniej, przynajmniej byli razem i myśleli jak obozowicze. Chciałbym tylko wiedzieć, kim był ten strażnik. Słońce wschodziło dopiero za godzinę, więc wyciągnąłem latarkę, by podążać szlakiem. Przed wyjściem zapiąłem namioty na wypadek, gdyby jego właściciel wrócił. Nie chciałem, by zwierzęta dostały się do środka i wszystko zabrały. Jest wystarczająco źle, gdy robią to ranni strażnicy parku. Szlak zaczął kierować się w górę, co było złą wiadomością dla mnie i mojej kostki. Utrudniało to zadanie, ale miałem do pomocy moją prowizoryczną laskę.
Świt wkradł się do lasu, dając mi niewielką pomoc. Przynajmniej nie musiałem trzymać latarki. W miarę jak wspinaczka stawała się coraz bardziej stroma, szlak robił się węższy. Momentami miał szerokość niecałego metra. Trzymałem się drzew i czego tylko mogłem, wspinając się po niezwykle wąskim szlaku. W najtrudniejszym momencie zatrzymałem się i poważnie rozważałem zawrócenie. Gdy rozejrzałem się dookoła w poszukiwaniu innej drogi, zobaczyłem na dnie wąwozu jaskrawą tkaninę. Ostrożnie zachowałem równowagę, wyjąłem lornetkę i spojrzałem. Był to plecak, razem z ciałem dziewczyny w wieku około 20 lat. Wyglądała, jakby uderzyła głową o skały na dnie. Jej twarz była zakrwawiona i zmasakrowana. Jej ubranie było podarte i przesiąknięte krwią. Nie było wątpliwości, że dopadło ją jakieś zwierzę. Pozostawało tylko pytanie, czy wciąż żyła, gdy zaczęło się na niej pożywiać. Odwróciłem wzrok, poczułem podwójną determinację, by odnaleźć te zaginione dzieciaki. Mogły być ze strażnikiem, ale nadal były w strasznym niebezpieczeństwie. Powoli podążałem w górę wąską ścieżką. Momentami byłem pewien, że ziemia się pode mną ugnie i podzielę ten sam los, co nieszczęsna dziewczyna na dnie wąwozu. Wtedy przypomniałem sobie o moim radiu. Próbowałem zgłosić lokalizację ciała, ale jedyną odpowiedzią, jaką otrzymałem, były zakłócenia. Postanowiłem spróbować ponownie, gdy dotrę na szczyt wzgórza. Wydawało mi się, że godzinami w ślimaczym tempie wspinałem się po zboczu wąwozu. W końcu przedarłem się przez krawędź na szczyt. Przewróciłem się na twardy grunt i leżałem tam przez kilka minut. Gdy złapałem oddech, wstałem powoli i boleśnie. Utykając, ruszyłem w stronę czegoś, co wyglądało na dalszą część szlaku i zacząłem nim podążać. Nie minęło wiele czasu, nim natknąłem się na pozostałości innego obozowiska. Ognisko było nieco cieplejsze niż poprzednio. Podsyciłem je, dorzuciłem trochę drewna i rozpaliłem. Wiedziałem, że muszę trochę odpocząć. Rozejrzałem się i, tak jak się spodziewałem, również tutaj znalazłem notatkę, po czym usiadłem na pniu przy ognisku, by ją przeczytać. Nie mogę uwierzyć, że Adrienne spadła. Zaczęliśmy wspinać się stromym wąwozem, a szlak stawał się coraz węższy. Zapytałam strażnika, czy jest jakieś inne wyjście, ale tylko spojrzał na mnie i powiedział, że nie. Wszyscy zmagaliśmy się z naszymi ciężkimi plecakami. W pewnym momencie byłam na czworakach, starając się nie zsunąć do wąwozu. Adrienne szła tuż przede mną. Miałam ją na oku, kiedy tylko mogłam. Niestety, czego bym nie robiła, musiałam pilnować również własnych kroków. Pośliznęła się. Próbowałam ją złapać, ale przewróciła się, a ciężar jej plecaka przeciągnął ją na bok. Z przerażeniem patrzyłam, jak spada w dół do wąwozu, odbijając się od drzew. Widziałam, jak jej czaszka uderza o coś kilka razy, zanim spadła na dno. Nie mogłam zobaczyć, czy wciąż oddycha, czy nie, gdy wołałam jej imię. Nie ruszała się. Zawołałam strażnika przed nami i wskazałam na jej nieruchome ciało. Powiedział nam, żebyśmy szli dalej na szczyt, a on pójdzie ją sprawdzić. Patrzyłam, jak ostrożnie schodzi po niesamowicie stromym zboczu. Szliśmy naprzód, zgodnie z instrukcjami. Był dopiero w połowie drogi, gdy dotarliśmy na szczyt. Byłam okropnie zmęczona. Z jednej strony szczęśliwa, że nam się udało, ale i zrozpaczona z powodu Adrienne. Nie miałam wielkiej nadziei, że strażnik przyjdzie do obozu z nią na plecach, mówiąc, że ma tylko kilka guzów i siniaków. Rozpaliliśmy ognisko i siedzieliśmy wokół niego w osłupieniu. W końcu Terry podszedł i odezwał się do mnie. Słuchaj, rozumiem, że była twoją przyjaciółką, ale była też naszą. Musimy pracować razem, aby się stąd wydostać. Dla nich. To jest tak głupie, że nawet ma sens, powiedziałam z resztkami uśmiechu. Właśnie wtedy pojawił się strażnik. Usiadł przy ognisku i nie odezwał się ani słowem. Coś było w jego oczach,
Nie był to smutek, ale coś innego. Nie mogłam do końca zrozumieć tego wzroku. Wiedzieliśmy, że nie żyje. Odpoczęliśmy przez chwilę, po czym ponownie ruszyliśmy na szlak. Jeśli idziesz za nami, kimkolwiek jesteś, mam nadzieję, że jesteś ostrożny. Uważaj na siebie. Mimo wszystkich skrajnie nieodpowiedzialnych decyzji, które podjęli, ta dziewczyna jest naprawdę niesamowita. Po tym wszystkim, co przeszła, nadal chcę, żebym był bezpieczny. Mam nadzieję, że ją znajdę. Myślę, że byłaby dobrym strażnikiem lasu. Moje poczucie winy wskoczyło mi na plecy i krzyknęło. Jak możesz siedzieć i odpoczywać, kiedy ta biedna dziewczyna właśnie straciła przyjaciółkę i potrzebuje twojej pomocy? Wiedziałem, że to prawda. Nie wiedziałem tylko, dlaczego ten drugi strażnik był tak nieostrożny. Nie ma innego wyjścia? Oczywiście, że było. Wcale nie musieli podążać w głąb szlaku, mogli po prostu zawrócić. Z trudem wstałem, wygasiłem ogień i ruszyłem za nimi. Światło dnia przygasało, ale była dopiero 8 rano. Spojrzałem w górę i zrozumiałem dlaczego. Niebo zasnuwały burzowe chmury. Kolejny powód, dla którego żałuję, że nie wziąłem ze sobą plecaka. Miałem tam cienką kurtkę przeciwdeszczową. Zimne krople deszczu uderzyły mnie w twarz. Mimo, że był jeszcze wrzesień, tutaj w górach pogoda może zmienić się w mgnieniu oka. Teraz, gdy znalazłem się poza wąwozem, ponownie spróbowałem użyć radia, ale ciągle słyszałem tylko zakłócenia. Wiedziałem, że są miejsca, w których radio w niewytłumaczalny sposób nie chce działać. Miałem tylko nadzieję, że uda mi się uciec od zakłóceń, zanim będzie za późno. Deszcz nie minął. Lało tak mocno, że trudno było zobaczyć cokolwiek przed sobą. Czasami miałem wrażenie, że idę w miejscu. Błoto zaczynało przywierać do moich butów. I wtedy pojawiło się wybawienie. Przede mną na szlaku stał namiot. Zawołałem, zanim rozpiąłem wejście i wszedłem do środka. Padłem na cudownie suchą podłogę, po czym szybko odwróciłem się i z powrotem zapiąłem wejście. Odetchnąłem z ulgą, ale kiedy to zrobiłem, okropny smród zaatakował mój nos. Spojrzałem na śpiwór. Ktoś w nim był. Przepraszam, że tak wchodzę, ale... Przerwałem. Nie odpowiedział. Nawet się nie poruszył. Szturchnąłem śpiwór. Bez życia przechylił się na bok. Wtedy zauważyłem czerwone plamy, które przesiąkały przez materiał. Nie chciałem tego widzieć, ale odciągnąłem górną część śpiwora, by zobaczyć jego twarz. Najgorsze było to, że ten ktoś nie miał już twarzy. Została dosłownie oderwana. Na ciele również znajdowały się rozległe rany. Wytarłem palce o śpiwór i zastanawiałem się, dlaczego ta osoba była schowana. Zwierzę, które to zrobiło, nie przykryło jej delikatnie śpiworem, gdy było już po wszystkim. Odpowiedź leżała na drugim końcu namiotu. Notatka. Żałuję, że pojechaliśmy na tę wycieczkę. Żałuję, że pozwoliłam Devanowi zmusić nas do zejścia na ten przeklęty szlak. Gdzie w ogóle jest Devan? Czy kiedy zdecydował się od nas uciec, natknął się na coś w lesie? Czy siedzi teraz w swoim namiocie i dobrze się bawi? Naprawdę nie wiem. Cieszyliśmy się, że wspięliśmy się na ścianę wąwozu, ale byliśmy bardzo wycieńczeni. Wspomniałam strażnikowi o zatrzymaniu się i rozbiciu namiotu. Rozejrzał się i nawet powąchał powietrze. Wydawało mi się to dziwne, ale potem zgodził się i pozwolił nam rozbić obóz. Kazał nam nawet zrobić to tak szybko, jak to możliwe. Zebraliśmy drewno na ognisko, ale powiedział nam, żebyśmy się tym nie przejmowali, bo i tak nadchodzi deszcz. To chyba tłumaczy to wąchanie powietrza. Od czasu, kiedy rozbiliśmy obóz, minęło może 15 minut, kiedy zaczęło padać. Szybko przerodziło się to w ulewę. Kiedy zaproponowaliśmy strażnikowi, by usiadł z nami w namiotach, przyglądał się nam jeden po drugim. To było trochę przerażające. W końcu powiedział, że usiądzie z Terem w jego namiocie.
Dean i ja spojrzeliśmy na siebie z ulgą. Strażnik nas prowadzi, ale nie jest kimś, kogo chciałabym jeszcze kiedykolwiek zobaczyć. Zachowuje się dziwnie. Czasami zastanawiam się, czy on naprawdę pomaga. Właśnie zamknęłam oczy, słuchając deszczu padającego na materiał i pozwalając mu przenieść mnie do krainy snów, gdy nagle strażnik otworzył mój namiot. Powiedział, że musimy się spakować i natychmiast uciekać, że coś na nas poluje. Zanurzyliśmy się w deszczu i żałośnie spakowaliśmy nasze namioty. Zapewnił nas, że w pobliżu znajduje się jaskinia, w której możemy się schronić. Kiedy się pakowałam, nie widziałam Terego, więc podeszłam do jego namiotu i zapukałam. Kiedy nie było odpowiedzi, weszłam do środka i znalazłam to, co zostało z jego ciała. Coś rozerwało go na strzępy. Zakryłam usta, by nie zwymiotować i wybiegłam, by powiedzieć innym. Dean i strażnik zajrzeli do środka i stwierdzili, że nie ma dla niego ratunku. Strażnik powiedział, że na chwilę wyszedł z namiotu, a kiedy wrócił, zobaczył jakieś zwierzę kręcące się wokół obozowiska. Wtedy nas obudził. Naciągnęłam jego śpiwór na głowę i żałowałam, że nie mamy czasu, by go pochować. Ale strażnik powiedział, że to coś może wrócić po resztę z nas. Szybko się spakowaliśmy i ruszyliśmy w drogę. Ledwo zdążyłam dokończyć notatkę. Proszę, pomóż nam. Jaskinia? Co to za strażnik? Czy on nie zdaje sobie sprawy, że byłoby to najbardziej prawdopodobne miejsce, które duży drapieżnik mógłby nazwać domem? Zastanawiałem się przez chwilę, o jakiej jaskini mógł mówić. Nie byłem na tym szlaku od lat. Odkąd znalazłem tu tamtego dzieciaka? Wtedy to do mnie dotarło. Byliśmy bardzo blisko miejsca, w którym go znaleźliśmy. Po co miałby ich tam zabierać? Chyba, że... Poderwałem się tak szybko, że prawie upadłem, gdy zapomniałem się i zbyt mocno obciążyłem zranioną kostkę. Utykając, wyszedłem z namiotu i ruszyłem najszybciej jak tylko mogłem w stronę miejsca, którego przysięgałem już nigdy nie odwiedzić. Zbliżyłem się do jaskini i serce mi zamarło. Dwa plecaki leżały tuż przy wejściu. Wyciągnąłem nóż i latarkę, po czym ostrożnie zajrzałem do środka. Poczułem powiew chłodu i odwróciłem się, by zobaczyć wpatrującego się we mnie strażnika. Zbadałem go wzrokiem od góry do dołu. Ty, ostatni raz widziałem cię, gdy znaleźliśmy chłopca. Wykrzyknąłem w jego stronę. Nic nie odpowiedział. To nie był przypadkowy atak zwierzęcia. To byłeś ty. Zrobił krok w moją stronę. Jak cudownie było patrzeć na ciebie lata temu, gdy przeczesywałeś las w poszukiwaniu jakiegoś drapieżnika, który przez cały ten czas stał tuż obok ciebie. Podniosłem nóż i trzymałem go w gotowości. Zatrzymał się i uśmiechnął. Naprawdę myślisz, że ten nóż może mnie zranić? Nie tylko myślę, jestem tego pewny. Jest z czystego żelaza. Jego uśmiech zniknął. Więc zrozumiałeś, czym jestem. Wyciągnąłem butelkę brązowej deszczówki. Upewniłem się, że mam trochę wody z ulewy. Może nie być tak dobra jak woda z rdzą, ale przekonajmy się. Otworzyłem butelkę i rzuciłem w jego stronę. Zrobił unik, jakby to był kwas. W tym samym czasie zamachnąłem się nożem. Uniknął z łatwością. Dlaczego nie zmienisz się w swoją prawdziwą postać? Wykrzyknąłem drwiąco. Ponieważ oboje wiemy, że kiedy się przemieniam, jestem przez chwilę bezbronny. Jestem pewien, że chciałbyś wykorzystać ten moment. Zamachnął się i uderzył mnie w brzuch, pozbawiając mnie tchu na parę sekund. Otrząsnąłem się i zamachnąłem nożem w jego stronę. Ruszyłem naprzód, dźgając i tnąc. Nie mogłem podejść wystarczająco blisko, by trafić. Był zbyt szybki. Spójrz na siebie, jak ranny jeleń czekający tylko na pożarcie. Zamilcz, Yinald Loshi! Krzyknąłem.
na wspomnienie jego imienia zamarł. Wiedziałem, że nie mam zbyt wiele czasu. Wykorzystałem moment i rzuciłem się na niego z nożem. Gdybym nie był ranny, dwoma szybkimi krokami zmniejszyłbym dzielący nas dystans i wbił nóż w jego serce. Niestety w ferworze walki zapomniałem o kostce. Zrobiłem krok do przodu na mojej sprawnej nodze, po czym zachwiałem się, próbując obciążyć zranioną. Nóż zamiast wbić się w jego klatkę piersiową, przebił mu lewe udo. Krzyknął z bólu i wybiegł z jaskini. Wyjąłem latarkę i nie tracąc czasu ruszyłem w kierunku tylnej części groty. Tam znalazłem okaleczone ciało obok stosu kości. Młoda dziewczyna, w jej dłoni znajdowała się notatka. Usiadłem, podniosłem ją i przeczytałem. Nie mogę uwierzyć, jaka byłam głupia, że nie zauważyłam tego dużo wcześniej. Cały ten czas, kiedy nas prowadził, to była tylko sztuczka. Nigdy nie chciał nam pomóc, nigdy nie dbał o nikogo z nas ani o nasze bezpieczeństwo. Muszę pisać szybko, zanim wróci. Strażnik zaprowadził nas tutaj i kazał czekać. Mówił, że w jaskini będziemy bezpieczni. Zostawił nas samych. Dean wyciągnął latarkę i zagłębił się w jaskinie. Znalazł dużą stertę kości. Z boku leżały stare ubrania. Pobiegliśmy w stronę wyjścia, ale strażnik już wrócił. A więc nie posłuchaliście? Powiedział, gapiąc się na nas. Kazałem wam tu zostać, a nie zwiedzać mój dom. Kim jesteś? Zapytałam. Uśmiechnął się po raz pierwszy, odkąd go poznałam. Ale jego uśmiech nie był pocieszający, był przerażający. Ze zgrozą patrzyłam, jak zmienia się w potwora. Rzucił się na nas z niesamowitą prędkością. Złapał mnie za nogę i wyciął w niej dużą ranę. Upadłam na ziemię krzycząc. Dean próbował mnie bronić, wymachując nożem i trzymając go na dystans, ale ten zaczął nas okrążać. Miał tylko jedną szansę. Spojrzał na mnie ze smutkiem w oczach, po czym wybiegł z jaskini. Stworzenie popatrzyło na mnie i na moją nogę, a potem pobiegło za Deanem. Wiem, dlaczego to zrobił. Próbował dać mi czas na ucieczkę, ale z moją nogą nie było mowy, żebym mogła uciec z jaskini. Tak naprawdę dał mi tylko czas na pożegnanie. Jeśli to czytasz, to przepraszam. Przepraszam, że doprowadziłam cię do śmierci. Jeśli jakimś cudem przeżyjesz i uda ci się stąd wydostać, proszę, powiedz naszym rodzicom, co tu się naprawdę wydarzyło. Do widzenia. Walczyłem ze łzami, czytając ostatnie słowa tej dziewczyny. Utykając, podszedłem do wylotu jaskini i wyjrzałem na zewnątrz. Deszcz ustał. To było jak narodziny nowego świata. Uruchomiłem radio i natychmiast otrzymałem odpowiedź. Podałem współrzędne i kazałem przygotować się na ofiarę. Nie spotkałem już tego czegoś. Od tamtej strasznej nocy minęło już kilka miesięcy. Upewniłem się, że szlak został zamknięty, a dostęp do niego maksymalnie utrudniony. Zawsze noszę przy sobie żelazny nóż i wodę z rdzą. Wiem, że to stworzenie nienawidzi obu tych rzeczy. Kości zostały usunięte z jaskini i poddane testom DNA. Oprócz tej grupy ofiar, w tym Devana, było kilka innych osób, które zaginęły w parku na przestrzeni lat. Oficjalna wersja wydarzeń jest taka, że jakieś dzikie zwierzę polowało na ludzi. Powiedziano mi, że najlepiej będzie dla mojej kariery, jeśli nie ujawnię nic więcej. Nadal szukam tego stworzenia i wszędzie wywieszam tabliczki z informacją, by wypatrywać starszego strażnika w mundurze bez naszywek. Jest też numer, pod którym można zadzwonić, jeśli ktoś się na niego natknie. To mój osobisty numer telefonu. Opowiadam tę historię ku pamięci tamtej dziewczyny i jej przyjaciołom, ale także ku przestrodze. Nigdy nie zapuszczaj się na nieoznakowany szlak w lesie. I uważaj na tych, których tam spotkasz.
nawet jeśli noszą mundur leśniczego.